Witamy wszystkich z tej strony Super Mafia Ursus. U nas dzisiaj sadzenie ziemniaków. Michał tu sobie pobronował przed chwilą bronami i traktorem 1014 turbo i teraz sadzi. Co, Nukuś? Jeny, kotki przyszły za mną. No co, chodź, Kaj. Na pora przyszłaś za panią? O jeny, cieszę się bardzo. Co? A tam następny w oddali. Doni, chodź tu. Chodź, 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 chodź. No chodź. Grześ. Grzesiu następny. Chodź, Grześ jeden. Kotki sobie patrzą, na pole przyszły i są wystraszone. Chodź do niej, ale się po... Jeny! Co tam cię? No, musisz uważać. Na siebie, co? No, przyszłeś do mnie, tak. O, jeny. Już chcesz się bawić. Już chcesz się bawić. Ale wystraszone są, się boją? No, uciekają. Boją się traktora. Teraz nagramy troszeczkę Michała. Jedzie pod dosyć taką górkę. Ciapkiem. O! I przyleciał pan Bocian. Usłyszał ciapka w polu. To jeszcze nie koszenie trawy, Bocianku. No, przyszłaś z powrotem. No, przyszłaś. No, przyszłaś, zobaczcie ją. No, Nuka, no co robisz? No, co? Mamy sadzarkę od Kuby, bo naszej jeszcze Bodzio nie zdążył naprawić. Cześć, Michale! Wieje, wieje i sobie wieje. Cześć, Michale! Co tu masz za odmianę ziemniaka? Denar. Denar, o! Denar, a potem będzie pila. Cieszę się, że denarka sadzisz dla mnie. Cieszysz się? No, cieszę się. Tu jest denar, a potem będzie pila. Denara jest... w sumie dwa razy więcej będzie denara, jak widzieli, nie? Mhm. Bilę mam od tego. Od Mariusza z Braniewa. Pozdrawiam Mariusza. Pozdrawiamy, a tak? A denara mam w sumie Mariusza. Stasów kupione. Zobaczymy, jak to tam. Nie? Pozdrawiamy Mariusza i jego córkę. No i żonę, i braci. No, ale jego córeczkę. Najmłodszą, najmłodszą Wickę Bodzia. Ja, Ania. Anię, tak. Tak. Chodziło mi o Aniel. Pozdrawiamy wszystkich. No. No. Sadzę. To już w sumie będzie chyba czas, koniec kwietnia, za chwilę prawie, że to trzeba sadzić. To jest po kukurydzie ogólnie, zobaczymy, jak tu wyjdzie. Co? Co tam więcej?
Sadarku. Na początku nie szło, teraz już idzie lepiej droga, nie? Sadarki Bodzio nie zrobił nam, oj, ani jednej. Miało być na trzy, a jest tylko na jedną, widzisz? No i tak to jest nie, z tym naszym Bodziem. Jeszcze jest jeszcze trochę. Tutaj z powrotem, na pewno. Dobrze, że Kuba ma sadzarkę, to chociaż masz nie. pożyczoną od ale niego. Ale u Kuby jeszcze będzie 36 arów. A, jeszcze u Kuby. Do sadzenia. U nas będzie coś koło tego. Tutaj będzie na pewno 35-40 arów. Chyba, że nie starczy, to tam sklina, bo to idzie sklina tutaj potem, no. nie? Tam się wsieje dyni i ogórków jeszcze, nie? To no tak. Więcej, nie? No. Jeszcze gdzieś z powrotem. No, jeszcze będzie trochę miejsca. Będziesz miała więcej ogórków, dynie, coś tam jeszcze. A na ogródku będziesz miała inne warzywa. Widzicie, co ja będę miała? No. Ja. To pomachamy do Ani. Pomachaj. Ania, pa, pa. No nie, bo takie małe dziecko będzie się cieszyło, jak pomachasz, Michał. No. Będzie miała pamiątkę. Za parę lat, jak będzie większa, zobaczy sobie. No, to sobie pomyśli. Zobacz, już dość się zieleni ten jęczmień, nie? No, fajnie, fajnie widać. Fajnie. Zobaczcie. Odmiana Radek. A, Radek. Odmiana Radek jęczmienia Jarego. 8,5 hektara mam. No. Radka. Wiesz, obsypnikiem później się poprawi, nie? Bo tutaj trochę gliny jest, nie? Tu znowu ten, a tam znowu piach i znowu się topiło, nie? No. I tak kurczę nie dopasuje do końca. Ale ja mówię, u nas sucho, nie? U nas sobie mogło padać. No wiesz, tam wilgoć jest w głębi, ale z wierzchu sucho. No. Dzisiaj kamienie zbieraliśmy z chłopakami. Poddali kamienie. Pozdrawiamy Sylwestra, pozdrawiamy Piotrka i pozdrawiamy Kubę. Tak, pozdrawiamy wspierali chłopaków. No. Jo. Za wytrwałość im dziękujemy. 17,5 hektara obzbierali. Ale były niektóre lopsy to tą łyżkę. Kurde. Trzeba było. Pół łyżki, nie? No, dobrze tą łyżkę mówię, ja to tych wezmę łyżkę, bo nie wrzucimy, no. nie? Zdjęcie wam wrzucę. Ja pamiętam, jak my z Bodziem jechaliśmy, jak jeszcze, wiesz, mogłam zbierać i wszystko te kamienie, to mieliśmy na przyczepie, wiesz, trochę też chłopów, nie? I ten. I zawsze jakiś tam szpadel czy coś takiego i deskę. I wtedy na tą deskę tego takiego wielkiego kamlota żeśmy wkładali. Ale takiego jak tamten był, to nowego byście nie wrzucili. Ja nie, chyba nie. Ale co takiego mogliśmy, nie? To tak, wiesz, chłopy złapali ta deska. Po cztery osoby czy ileś, nie? Jeden trzymał, wiesz, tak mniej więcej z nią równowagę, ale weź jakby taki kamień spadł jemu, nie? No, ale tak było. I na tą deskę jakoś tak, wiesz, na tą przyczepę jakoś tak żeśmy to wrzucali, nie? To były czasy, bez tura, nie? Ja wiem. A zobacz tego kota. No, te koty przyszły za mną. Co, Nukuś? No chodź, Nuka. Pozdrawiamy panią Mirkę i Olę, nie? Dostaliśmy, nie? Dostaliśmy od pani, tak. Fajny dobra, kotek. Dobra, lecę dalej. No, pa, leć. Pa, pa. O, chodź jeszcze. Co jeszcze? Niektórzy... Ja tutaj nie sadzę wielkotowarowo, bo niektórzy będą pewnie tacy fachowcy pisać, że to tak bez sensu trochę wygląda, ale to później będzie ładniej. No. Jo. Wiesz, po kukurydzy też się trochę przypycha te korzenie, nie? Tak, bo to jeszcze jest, o, zobaczcie, to już są duże. Tu pozostałości korzeni są, nie?
zawsze co jakiś, jakieś korzenie wystają. Ale będzie posadzone i zawsze to swoja bulwa, jak to się mówi, do garka wleci. No, a z denara jestem bardzo zadowolona. Z denara, no można denara do wszystkiego używać. I do sałatek, i do ziemniaków, i do rosołu. Do rosołu, do zup. Sorry, do rosołu. No, do rosołu też niektórzy używają. Chodzi mi ogólnie o to, że nieraz, jak to się mówi, coś się robiło i po prostu zapomniało się o ziemniakach. Przyszło się, zobaczyło, o Jezu, rozgotowane, nie? A denar? Nie, denar się właśnie nie rozgotuje. I za to cenię ten ziemniak. Takie moje spostrzeżenie, że to jest taki, no fajne. Bo bryzy też były fajne ziemniaki. Kiedyś jak mieliśmy bryzy, to też tak wspominam je bardzo dobrze. Ale później jak właśnie Bodzio kiedyś z brus czy skądś tam załatwił tego denara, to kurczę, i troszeczkę masełka do tego, no to niebo w gębie, jak to się mówi. Fajnie, dla mnie to było coś fajnego. Tak sobie ugotować jeszcze w łupinkach, ziemniaka, masełko, troszkę, troszkę soli i się je, że szok. A Bocian, Bocian tam szuka sobie. Chodzi teraz. Do tych zasadzonych. Koty? Koty przyszły za mną? Koty przyszły za mną? No co? No. Chodź, Nukuś, chodź. Jeszcze trochę to zboże będzie tak, ta ziemia będzie całkiem tym zbożem, no to będzie coś wtedy, coś fajnego. I te wszystkie drzewa dostaną takie większe liście, wtedy jest taka fajna wiosna. I zawsze jak już u nas na podwórku lipa dostanie liście, to wtedy jest taki fajny efekt. Ale lipa trochę późno dostaje liście. A teraz w tej zimocie to już w ogóle. Może tam jeszcze ktoś coś dostanie, nieraz to różnie jest, ale swoje jest swoje. Był taki okres, że nie mieliśmy wcale ziemniaków i też, no ale wtedy się kupiło od takiego gospodarza właśnie, który sadzi. Który sadził ziemniaki u siebie, ale nie ma jak to swoje. Jednak to jest. Bo jeszcze tutaj, jeszcze u nas na początku, jak to jeszcze moi teście gospodarzyli, to tu było sadzone dużo, dużo ziemniaków. Na tych piaskach to ziemniak właśnie się rodził. Wtedy dużo ludzi przyszło po 30, po 40 osób do zbierania ziemniaków. Paczką kopane, ludzie zbierali. Później jeszcze, jak ja już tutaj przyszłam i my z Bodziem gospodarzyliśmy, to też jeszcze jak sadziliśmy tak po 6, po 8 hektarów, już trochę mniej wtedy, to też mieliśmy około 30 ludzi i w jednym dniu właśnie tyle hektarów było zebrane. I tacy zawodnicy, pamiętam te czasy, no super, z tymi ludźmi się pracowało. Jeden przy drugim i nawet i dorośli z dziećmi nieraz przyszli, te już tacy nastolatkowie też przyszli, pomagali.
Niektórzy właśnie za odróbek, niektórzy dostali pieniążki za pracę, niektórzy chcieli ziemniaczki. Różnie to na gospodarstwie jest. Tak więc rano już przyszli tak na 7, na 8. Ziemniaki były o 5, o 4 wykopane. Co drugi rządek. Już Bodzio kopał. A jeszcze na początku to pierwszy teść jeszcze kopał, wstawał, bo jak my mieliśmy jeszcze krowy, to też i było wykopane i wtedy zbierali już. Na 8 to wszyscy byli na polu. Zajechali tu wszyscy na gospodarstwo, jechali na przyczepie, pojechali. O, chyba zabrakło tych ziemniaczków, jedzie dalej. Tak, dostali jedzenia rano już. O 10 dostali pierwsze śniadanie. O 12 w pół do pierwszej obiad, później kolację, pod wieczorek jeszcze kolację. Wszystko było włożone na pole, prócz obiadu. Na obiad i na kolację to już byli w domu. Tak więc, że... A później jeszcze chłopy pomagali robić kopce. Kopce były okrywane, także do późna było robione. Żegnamy się z wami, bo Michał pojechał właśnie nasypać sobie w kopaczkę, w sadzarkę, nie w kopaczkę, kopaczka będzie później. Tak więc ja idę też już do domku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Na razie, pa pa. A to są te drugie, tak? Bile. Bila. Inaczej, Bila. Się odmienia. Bila, no, Bila. Zaraz sobie zobaczymy, jak te wyglądają. O. Bila. I sadzarka. I ciapek. I Michał. Tak. Zaraz pojedzie dalej sadzić, a ja idę do domu. To pa pa! Można powiedzieć, tutaj tak jakby blokuje łąki. Dzisiaj jeszcze będę nawozy siał, saletrę na łąki. Patrz, w przodu mam brony, tylko nie mam ich rozłożone, bo brony mają 5 metrów, jak są rozłożone, a nie rozłożone mają 3. I z przodu mam brony na tuzie, a z tyłu mam wał. I w taki sposób tą starą trawę, bo to jest trochę stare jeszcze, nie? To wiesz, brony pokruszą, kretowiska rozwalę, a wał z tyłu to wszystko dogniecie. Kurde, powiem ci, spodobał mi się ten zestaw. Fajnie idzie. Były krety. Nie ma kretów. I zwołowane. Widzisz? Na dwójce jeżdżę. Gdzieś 12 na godzinę, tylko teraz trochę mniej gazu mam, no bo nie siedzę w tym, nie? A trochę mi tu zaczyna zjeżdżać, muszę wejść. Ostatni przejazd na tym polu. 4 hektary zrobione już. Teraz pojadę koło domu zrobić i wtedy tutaj jeszcze przyjadę rozciąć nawóz, bo koło domu już mam.